tak dużo nienawiści, tak dużo agresji w stosunku do ludzi, którzy po prostu kochają inaczej. Ludzi, którzy są naszymi współobywatelami, którym należą się równe prawa, takie jak wszystkim, stąd to nasze hasło. I których, jak wszystkich ludzi na świecie, obowiązują zasady przestrzegania praw człowieka. Dlatego właśnie dzisiaj postanowiliśmy przyjść, nie po raz pierwszy wieszając coś na justycji, czyli sprawiedliwości. Nie po raz pierwszy stając pod sądem. Tym razem domagając się, okazując solidarność konkretnej osobie, Margot, którą sąd, nie wrocławski, tym niemniej sąd, zdecydował o 2 miesiącach aresztu i z wszystkimi osobami LGBT+. Domagając się również zmian w polskim prawie, ponieważ polskie prawo, polski kodeks karny nie daje ochrony osobom o innej orientacji. To jest skandal. Każdy ma prawo, nie używając przemocy, kochać i być z tym, kim chce i mieć takie prawo jak osoby heteronormatywne. Takie jest nasze zdanie i dlatego tutaj dzisiaj na Sprawiedliwości wisi tęczowa flaga z napisem Prawa Człowieka. Wykrzyknikiem, bo tej nienawiści trzeba przeciwdziałać teraz. Ona się rozwija w zastraszającym tempie. Okazało się, że żyjemy w kraju, w którym strefy wolne od LGBT są wynagradzane przez ministra sprawiedliwości z funduszu wspierania ofiar przestępstw. Jest to skandal. Przeciwko temu też protestujemy.